Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Chcemy dać poprowadzić się Słowu Bożemu, chcemy, aby ono towarzyszyło drogom naszego życia i chcemy poprzez tą wieczorną medytację, to wieczorne spotkanie ze Słowem, przygotować się na dzień jutrzejszy. Będziemy modlili się Ewangelią, fragment Ewangelii według Świętego Łukasza, szósty rozdział, wersety od 20 do 26. A on podniósł oczy na swoich uczniów i mówił. Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu syna człowieczego podadzą w pogardę wasze imię, jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, trzy takie punkty, na które chciałbym zwrócić uwagę, które mogą stanowić zachętę czy takie podparcie dla naszej modlitwy. Po pierwsze, same błogosławieństwa, łącznie z tymi biada, ale zwłaszcza błogosławieństwa. Nawiązują do obecnego już w Piśmie Świętym i to po całej jego szerokości gatunku makaryzmów, nie makaronizmów, makaryzmów, czyli błogosławieństw, które obecne są nie tylko w tych najbardziej przez nas znanych wersjach nowotestamentalnych, ale w wielu miejscach Pisma Świętego stanowią umocnienie. Ludu Bożego na jego drodze do Boga. Ale miejscem, gdzie szczególnie są obecne, miejscem, które szczególnie jest bogate w ich obecność, są w Piśmie Świętym Księgi Mądrościowe. I właśnie w takim kontekście, w kontekście tego zagęszczenia mądrości, które obecne jest w tych Księgach, chcę Was pewnie też zachęcić i siebie poprowadzić. Do spojrzenia na ten fragment. Bo oto Pan Jezus, mamy to we wcześniejszych fragmentach, spotyka się z ogromnym napływem ludu, który, który przychodzi go słuchać. A on, tak rozpoczyna się nasz fragment, podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Przez Pana Jezusa przemawia ta sama mądrość, która podyktowała. Słowa Ksiąg Mądrościowych. On, będący naprzeciwko tych licznych tłumów, występuje jako mądrość Boża, jako mądrość wcielona, w słowo mądrość, które stało się ciałem. I kiedy patrzymy na nauczyciela z Nazaretu, to widzimy w nim jesteśmy zachęceni, żeby w nim widzieć nie tylko kolejnego kaznodzieje nie tylko kolejnego człowieka który ma pewnie jakąś mądrą rzecz do powiedzenia ale tego który przemawia mądrością starszą niż cały wszechświat mądrość która podnosi oczy na nas spogląda na nas do, dodajmy mądrość która przenika nas tym spojrzeniem i pragnie abyśmy za nią podążali Chrystus w tym fragmencie, podniósłszy oczy na swoich uczniów, podnosząc oczy na nas, którzy teraz też modlimy się tym tekstem, pragnie nas z miłością uczyć, udzielać mądrości, którą On sam jest. Kolejną rzeczą, drugim punktem, na który chcę zwrócić uwagę, jest to, że w Łukaszowym przekazie. Błogosławieństw i przekleństw, czy też biada, bardzo często powtarza się słowo teraz. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, którzy teraz płaczecie, a biada wam, którzy teraz jesteście syci, albo teraz się śmiejecie. W tej konstrukcji z użyciem słowa teraz podkreślona jest. Różnica, czy podkreślone jest pewne, na pewno odróżnienie pomiędzy tym, co dzieje się teraz, tym, co dzieje się na tym świecie, a tym, co znowu mądrość Boża, przenikająca przez wieki, przenikająca nasze życie, widzi w przyszłości. Bo teraz, patrząc na świat, wiele można by powiedzieć. Każdy z nas ma swoją własną ocenę tego naszego teraz. Każdy z nas, mając swoje własne teraz, pewnie spędza jakąś część czasu, próbując ogarnąć umysłem to, co się dzieje, to jak wygląda nasze życie, życie naszej społeczności, czy bliższej, czy dalszej. Jesteśmy czasami bardzo skupieni na naszym teraz. A Pan Jezus. Z mądrością przedwieczną przychodzi do naszego teraz, mówi do nas z miłością w naszym teraz. I są to słowa zawsze wynikające z miłości. Są to, z jednej strony, słowa pocieszenia, słowa umocnienia, słowa błogosławieństwa dla tych, którzy teraz przeżywają jako trud, którzy teraz. Przeżywają jako właśnie miejsce ubóstwa, głodu, smutku. Można by wyciągnąć tutaj nawiązanie do tej pierwszej programowej mowy pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy niesie dobrą nowinę ubogim, zapowiada, że to oni potrzebują usłyszeć dobrą nowinę w tym swoim teraz. A także ci, którzy być może chcą się zasklepić w swoim teraz, którym teraz ich życia jak najbardziej pasuje, Pan Jezus przychodzi ze słowami przestrogi, że to nie wszystko, że nie można absolutyzować zarówno bogactwa, jak i nasycenia, jak i doczesnych radości, że po nich, po tym teraz. Jeszcze na tym świecie może nadejść coś, co tak radosne nie będzie. Ale i te słowa Pan Jezus wygłasza z miłością. Wygłasza przecież je do swoich uczniów, do tych, którzy przyszli do Niego spragnieni nauki i wygłasza je jako Ten, który chce dla nich jak najlepiej, z przestrogą, aby to teraz nie było dla nich absolutne. I trzecia uwaga, czy trzecia myśl do naszych rozważań, do tego fragmentu Ewangelii. Ciekawe, przynajmniej według mnie, jest to, że właśnie mając przed sobą zgromadzonych wszystkich słuchających, mądrość przedwieczna, którą jest Pan Jezus, mądrość, która z miłością przemawia, dwa razy przy jednym błogosławieństwie i przy jednym biada, Używa obrazu losu proroka. Tak jakby chciał Pan Jezus, do tych, do których przemawia, pośród których są i ubodzy, i bogaci, i smutni, i radujący się, tak jakby ich los chciał, żeby postrzegali, czy uczyli się postrzegać poprzez pryzmat losu proroka. Poprzez to do naszego teraz, Słowo przychodzi jako to, które wzywa do prorokowania, do świadczenia naszym życiem, i albo w tym świadczeniu, albo w tym życiu słowem będziemy prawdziwymi prorokami ze wszystkim, co się z tym wiąże, albo prorokami tylko z nazwy, takimi instytucjonalnymi, ale tak naprawdę fałszywymi. Bardzo ważne jest to, aby w tych słowach. Do naszego teraz skierowanych widzieć wezwanie, do zastanowienia się nad tym, jak ja, jako uczeń siadający u stóp mistrza, rozpoznaję albo realizuje swoje powołanie prorockie, które przecież wraz z wszystkimi wierzącymi otrzymałem na chrzcie świętym. A jednocześnie mądrość Boża, przedwieczna. Którą jest Pan Jezus, a która przenika wszystkie wieki, już nawet tutaj, na początku Ewangelii według świętego Łukasza, przepowiada jako prorok, rysuje przed nami obraz także swojego losu, obraz losu tego, który jako najprawdziwszy prorok będzie, tu mamy takie nagromadzenie, Pewnych czynności, które wręcz przywodzą na myśl ekskomunikę, wydalenie z synagogi, wydalenie ze wspólnoty, osamotnienie i odarcie z godności, których sam Pan Jezus doświadczył podczas swojej męki. Słowo uczy nas nie tylko z jakiejś wydumanej mądrości, nie tylko z czystego intelektu, który wydaje się odłączony od wydarzeń życia, ale Słowo i mądrość Boża przemawia do nas także jako ten, który wejdzie na drogę cierpienia, na drogę osamotnienia, aby nie zatracić możliwości przemawiania do nas także przez te czyny. Pozwólmy, aby mądrość Boża przemówiła do naszego teraz.